Próbujmy teraz odjąć 164 od 301. Zachęcam Was, żebyście najpierw zatrzymali ten film i policzyli to zadanie sami. No to jedziemy. Pozycja po pozycji. Po drodze zorientujemy się, czy musimy gdzieś coś pożyczyć, czy nie. Pozycja jedności. Mamy problem. 4 jest większe niż 1. Jak tu odjąć większą liczbę od mniejszej? Widzę, że taki sam problem mamy też na pozycji dziesiątek. 6 jest większe od 0. Jak odejmiemy 6 od 0? Może już w Waszych głowach pojawiła się odpowiedź na to pytanie. Oczywiście musimy pożyczyć. No to ok. W takim razie, żeby można było odejmować jedności, pożyczymy z dziesiątek, dodamy do tej jedności i będziemy mieli razem pożyczoną dziesiątkę i tę jedynkę, czyli 11. Ok, ale tutaj w dziesiątkach nie mamy od czego pożyczyć, bo tu jest 0. Powiem wam, jak ja bym to zrobił. Najpierw chciałbym pożyczyć z pozycji dziesiątek, ale ponieważ niczego tutaj nie ma, to pożyczyłbym od razu z pozycji setek. Jeżeli pożyczymy z tych trzech setek jedną, to zostanie nam w setkach dwa, a na pozycji dziesiątek zamiast zera będziemy mieli tę pożyczoną jedną setkę, czyli dziesięć dziesiątek. Upewnijmy się, że cały czas wszystko jest ok i że nic nie zgubiliśmy. Tu mamy dwie setki, dodać dziesięć dziesiątek, czyli jedną setkę. Dodać 1, to razem 301, czyli wszystko OK. A zrobiliśmy to po to, żeby było z czego pożyczać na pozycji dziesiątek. Teraz możemy też z tych 10 dziesiątek zabrać jedną, zostanie nam 9 dziesiątek. I tę jedną dziesiątkę możemy dorzucić do jedności. 10 dodać 1 na pozycji jedności daje razem 11. Jeszcze raz sprawdźmy, czy nasze przegrupowania nie zmieniły liczby 301 na coś innego. Dwie setki dodać 9 dziesiątek, czyli 90, czyli razem 290, dodać 11 to w sumie 301, czyli wszystko ok. A fajne w tym wszystkim jest to, że teraz na każdej pozycji u góry mamy większą liczbę niż na dole i możemy spokojnie odejmować. No to jedziemy. 11 odjąć 4 to jest, 10 odjąć 4 to jest 6, w takim razie 11 odjąć 4 musi być o 1 więcej, 11 odjąć 4 równa się 7, 9 odjąć 6 równa się 3, 2 odjąć 1 równa się 1. Czyli wynikiem naszego odejmowania jest 137. Bardzo proszę, opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl